mamy nasz sok z baobaba. No spróbuj i ocenisz. Mają tego? No powiem tak. Się nazywa Jasa, tak? To co macie? Ja mam taką smażoną rybkę. A tutaj ryż taki fajny, ciemny. I ja wiem, że generalnie lepiej by było pewnie ryż zdrowiej. Ale ja lubię frytki, szczególnie jak są dobre. Na pewno warto spróbować. Zobaczcie, gdzie przyjechaliśmy. Pizza. Niedźwiedź wreszcie będzie mógł zjeść swoją ulubioną pizzę. W każdym kraju on musi zjeść pizzę. W każdym. No. Przez Afrykę żeśmy przez kilka przyjechali i nie zjadł pizzy, ale chociaż może tu mu się uda. Idziemy z naszymi znajomymi i znajomymi znajomych. Bardzo fajne miejsce. Tutaj w tym ogrodzie. O, pokażę wam. Są pobudowane takie chaty na wynajem. No, już jakby swoją świetność to parę lat temu miały, ale mimo wszystko bardzo fajne miejsce. Tutaj są różne pomieszczenia, fajne. Tam u góry jest taki balkon, wszystko zrobione tradycyjnie. Pięknie. No fajnie tutaj, bardzo fajnie. Oh, hello. Hello. Hi. How are you? I'm fine. Fine. What a surprise. Nice to meet you. My name is Olivia. Do you run the restaurant? Yes? Is this your place? And actually it's Ansem. Me, I'm the helper. Ah. Today I'm the helper. There you go. Yes. You're doing great. Thank you. And here also. And there is a pizza oven. A pizza oven. Yeah. Słuchajcie, no. No, rewelacja. Nie no, piękny piec. Się nadmiło, bo właśnie rozpalili w tym piecu. Piękna sprawa. I tutaj już są jakieś przyszykowane dla nas inne rzeczy, bo w planach wcale nie była pizza, więc nie wiem, jak z tą pizzą wyjdzie. Co tu mamy? O, makaron. Super. Ja lubię makaron. I like pasta. Super. I'm sorry, but I like cooking, you know? So that is why I want to see, yeah, what you're cooking. Okay. What's the plan? A chciałam pokazać, co nam przynieśli tutaj. Piękne rzeczy, a to jest dopiero starter. O jeny, jeszcze więcej tych starterów? Super. Pięknie, dziękujemy. Matko, jeszcze więcej. Rewelacja. Właścicielami są, jest taka para, ona jest Włoszką, a on jest... Caribbean. Tak więc to już sama ta kombinacja to mówi, że będzie dobrze. Czek jest Polakiem. Naprawdę? Yes. Tak? My father, yes. No, pani umie parę słów po polsku. Powiedziała nam zapraszamy i różne fajne inne słówka. Super. No, wonderful. That's a great story. Thank you so much. The food is amazing. Piękne, naprawdę. Wszystko jest super pyszne. Prawda, Pawełku? Pycha, pycha. Idziemy z Bellą na mały spacer po tym całym ośrodku. 7 czy 8 hektarów, już nie pamiętam dokładnie. No, niezła posesja, prawda? I mają różnego rodzaju domki na wynajem. I tam też jest miejsce, gdzie mogą się zatrzymywać samochody kampingowe, kampery różne. Popatrzcie, jak fajnie. Zarobiście, nie?
Bela, co tam zobaczyłaś? Zobaczcie, mają nawet domek na drzewie. Ale fajny. Przyjeszliśmy tutaj do takiego małego, lokalnego baru i po prostu niedźwiedź tam se gada z Belą. O, jedzenie idzie, słuchajcie, jedzenie idzie. Are you scared? I'm not scared. Hey, Patrick. Hey, thank you. Znalazłam na mapie taką jakąś małą restaurację na plaży. Było napisane, że daleko, że święty spokój, że ludzie tu nie przyjeżdżają, więc no to jest idealny opis jak dla mnie, więc postanowiliśmy przyjechać. Nawigacja nas poprowadziła przez prawdziwą dżunglę, ale nie szkodzi. Było bardzo ciekawie i jak widać dojechaliśmy i Bella już wita tutaj miejscowego pieska. Cicho bądź, jest nie. To duży piesek, wygląda na spokojny, łagodny, ale nie wiadomo nigdy. No to zobaczymy. Uwaga. No tutaj się trochę więcej. Uważaj na tamtego, uważaj. Okej, okej. Okej. No, that one is okay. That he's a playful dog. Is it? Yeah. That one is how playful. How just no. Just try to play, you know, like, you know. Oi. Subiaszek sobie świetnie radzi, bo on oczywiście jest przyzwyczajony do takich miejscowych psów. My właśnie przypuszczamy, że on mniej więcej będzie właśnie w takim rozmiarze, jak ta dziewczyna. Jak się uda. O. Jak się nie uda, będzie większy. No zobaczymy, zobaczymy. Na razie rośnie jak na drożdżach. Prawda, Tobiaszku? To kunta kinte. Tutaj jest całkiem ładna plaża i naprawdę faktycznie jest spokojnie. Jest teraz odpływ. W ogóle dzisiaj jakiś taki jest dzień, taki o, takie niebo za chmurką jest, więc może to tak nie wygląda ładnie, ale kurczę, całkiem sympatyczna plaża. I w ogóle wreszcie woda, w której można się wykąpać, nie? Ale może nie można się wykąpać, bo nie ma wody. No ale generalnie nie jest źle. Nie jest źle. Tutaj są, jak widzicie, takie leżaczki. Jak ktoś lubi sobie poleżeć przy tej knajpce. No, bardzo fajnie to wygląda. No, my wolimy dzikie plaże, gdzie nikogo nie ma. No, ale jak nie ma, co się ma, to się lubi, co jest. No, bardzo fajna jest ta restauracja tutaj. Naprawdę. My to nieczęsto po restauracjach chodzimy, więc super fajnie. Popatrzcie, nawet kwiaty. On trochę przywiędły, ale nie bądźmy, wiecie, nie czepiajmy się. Ale jakie mają fajne popielniczki, nie? Zarąbiste. Oczywiście miejscowa muszelka. Proszę bardzo, możesz sobie strzepnąć tu, zaprezentować. Oj, tak, tak, naucz ją jeszcze bardziej. No dobra, niedźwiedź tutaj zamówił frytki i kurczaka, a ja mam smażoną rybę i też fryteczki, bo oni bardzo dobre frytki robią, wiecie? No to co, próbujemy rybkę, nie? Ja mam taką rybkę w jakiejś tam panierce. Hey guys! Hej! Mm.
Bardzo dobra, naprawdę dobra. No i frytki oczywiście. Pierwsza klasa. No, to pa. Zobaczcie, jakie tutaj są fajne muszle. To jest śliczne, to jest taka. Pokaż. Kolorowa. No, a jest dziuła. Ta jest dziuła. No, ale jaka ładna, pokaż mi. Ale dziuwawa jest, no. I tutaj znalazłam drugą taką większą. Większą? Wielką, ale no nie jest może taka piękna, bo taka trochę chropowata. Ale to jest tak jak niedźwiedź. On też jest chropowaty, a jaki piękny. Wow, ale żeś ładne znalazł. No masz. Piękne. Co wybierz, jakie chcesz. Ja też na jeden. Wybierz wszystkie. Ja też jeden znalazłam. O jeny. Skorupa żółwia, matko, ale naprawdę duża. All the same, you have one small? You have maybe one small? Yeah, small. Bella. Yeah, I small, I don't see it. Maybe Bella. Next time, okay. Uh-huh. To jest synek od naszego przyjaciela. Bardzo sympatyczni ludzie. Właśnie przyjechali z rybami, z szrimpsami, żeby je... Aha, żeby langusty, nie? Langusty są fantastyczne. Wow, już zaraz tu popatrzymy. Tak, na obiad starczy śluk. Takie, i widzisz, one tak łapią je i później tu przywożą. Niesamowite. Są fantastyczne. Beautiful, for next time, ok? We need for lunch. Tak. To jest wszystko, widzisz, oni takie tu przynoszą. One są ogromne, nie wiem, to są te king size, właśnie. Nie? Aha. No. Nie, to nawet już nie są king size, to są. A ja... fantastyczne. Są piękne. Takie są i tu po prostu są normalne. Aha. Widzisz? Tak. Aha. Tak. No. Kuba, the sky. Dzisiaj Beata zaprosiła dla nas dziewczynę z zaprzyjaźnionej rodziny, żeby przyjechała i ugotowała nam specjalnie coś gambijskiego. Fajnie jest, dziewczyna też mówi trochę po angielsku, wszystko praktycznie rozumie i można z nią pogadać, ale niestety tego, o czym rozmawiały i no, jak tam gotujemy i mówimy, co będziemy robić, to niestety nie da się, bo akurat w tym samym czasie przyszli pracownicy, którzy tam spawają, musi chodzić agregat, no bo tutaj na tej wsi nie ma prądu, tak? Tak więc prąd jest albo z paneli solarnych, te osoby, które stać, ale ten prąd z paneli solarnych, no to jest taki, że wystarczy na lodówkę, wiecie, pompę, która pompuje wodę, ale nie wystarcza to, żeby na przykład włączyć spawarkę. Więc chodzi ten agregat, robi dużo hałasu i totalnie to, co żeśmy w kuchni mówiły, no to niestety nie słychać, no trudno. Posłuchamy jakiejś pięknej gambijskiej muzyki.
pies tutaj? Wiesz co, tutaj my już byliśmy i to jest, ten pies był ok, ale na wszelki wypadek będziemy ostrożni. Poczekaj, chodź tutaj, Bela. Stay. Tak, tak, tak. Joś. Może ją wezmę na ręce. Nie, już ucieka. Może spoko. Idziemy dzisiaj dzień plażowy. Będziemy się byczyć na plaży, a potem sobie w tym barze coś tam zjemy. Tutaj sobie dzisiaj też coś zjemy, tak więc popatrzmy na ceny. Od 250 do 350 takie podstawowe dania rybne i to jest z frytkami albo z ryżem. Tutaj jakiś, nie wiem, omlet, jajko. Tutaj smażony kurczak tak samo z ryżem albo z frytkami. 300 do 375 i takie tradycyjne gambijskie dania, domoda, jasa. My to żeśmy już próbowali, to niekoniecznie jest nasze ulubione, więc my wolimy po prostu jednak fryty i kurczak i ryba, to zawsze jest dobrze. A tak dla przykładu, małe piwo kosztuje 125 dalasi, a jakiś naturalny sok właśnie zamówiliśmy, sok z baobabu. Kosztuje 100 dalasi. O, mamy nasz sok z baobaba. Jejku, ciekawa jestem. Tak podają, trzymaj na wierzchu z łądzią. Super. Jak przy was? Pięknie, dziękujemy bardzo. Thank you so much. Proszę bardzo, spróbuj. Nie tak jak z trzciny cukrowej. No spróbuj i ocenisz. Mają tego? No powiem tak, nie jest niedobry. Taki jest troszeczkę kwaskowaty i to jest miłe, takie kwaskowaty jest. Ale taki ma posmak mączny, nie? Bo oni tego baobaba suszą i potem ścierają na taką mączkę. I to mieszają z wodą. A podobno jest bardzo zdrowy. Więc ja wypiję w całości. A niedźwiedź nie chce być zdrowy, więc niedźwiedź nie pije. Nie jest ohydny, ale jest nie jest taki super pyszny. Raz kupiłem sobie gdzieś. Tak jakby trochę mleczkiem taki zalatuje. Na pewno warto spróbować. Jedzonko idzie. Matko, stopień bym się. Ale ładne. Grillfish yasa. And then this is the grillfish yasa with chips. And then that's the grill. Piękne. To się nazywa yasa, tak? Tak, to co macie. You will be sustained with it. Just ja mam taką smażoną rybkę. Thank you very much. A tutaj ryż taki fajny, ciemny i też rybka, nie? To też jest rybka, prawda? Rybka. Fajnie. Piękne rzeczy. No, nie wiadomo co najpierw jeść, czy robić zdjęcia, nie? Smacznego życzę wszystkim. Smacznego, kochani. Chyba inaczej. Warzyw. I jak koleżanka Magda? Koleżanka Magda zakłada okulary. Uwaga, w okularach. Hej. I jak? Jasa jest bardzo dobra. Dobra? Bardzo smaczna. No to dobra. Ja wzięłam sobie takie fish fingers. O. Po raz drugi w tej restauracji. No, trochę im się dzisiaj spaliły, ale generalnie poza tym bardzo dobre. I mają rewelacyjne frytki. Ja wiem, że generalnie lepiej by było pewnie ryż, zdrowiej. Ale ja lubię frytki, szczególnie jak są dobre.
przyszliśmy do takiego zwykłego supermarketu, znaczy no jest super ekskluzywny supermarket. Zobaczymy, co tu mają. Kupimy sobie parę rzeczy. Rany, zobaczcie, co tutaj jest. Ser Gouda, mlekowita. 360 z Galasji. Ale numer. Są także rzeczy, które sprowadzane są i te wszystkie sprowadzane są strasznie drogie. 750, 650, to jest naprawdę drogo za masło. No. O, Filadelfia 425. Gdzie tutaj mi taki ser? Can I have half a kilo? Yeah. No. Za kilogram jest 850. Yeah. Więc można znaleźć też produkty, które są po prostu w jakiejś normalnej cenie. Nawet można kupić smaczki dla piesków. Po ile? 135. Tutaj jakieś różne. Te po 160. 165. Tutaj są puszki i one kosztują 165, a 140 to jest 10 zł, tak więc nie wiem nawet po ile w Polsce są, bo ja nie kupuję takich rzeczy, takiego jedzenia w puszkach, tak więc by kosztowało jakieś 12 zł. Nawet można tutaj kupić obroże, popatrzcie, fajnie. Bo to już są potrzebne rzeczy, nie? No i oczywiście popatrzymy jeszcze, po ile jest wino. A tutaj jakieś po 350. O, tutaj takie czerwone po 350. Ale są też w kartonikach i te w kartonikach kosztują 300. 325. No nie ma dużej różnicy. Tu też 345 po 500. No i wiadomo, tam ceny idą do góry. A, tam jest troszeczkę dzieci. Od razu Tobi normalnie robi... Chodź Tobi, chodź, nie bój się Tobi. Tobi! Jest, on się tak boi dzieci. On jak widzi czarne dzieci, to po prostu widzicie? On ucieka do samochodu. On uciekł do samochodu. Mówiłam ci, żeby go wziąć na smycz, widzisz? On tak się panicznie boi. On się schowa pewnie pod samochodem. I mimo, że te dzieci, wiecie, nie, go, no nic nie chciały mu zrobić. Nawet nie chciały się z nim przywitać. One są bardziej zainteresowane balą, bo to taki pies, to one widzą po raz pierwszy i zawsze im się bardzo podoba. Natomiast Tobi no ma swoje... poszedł tam, siedzi przy samochodzie. No Tobi niestety. No. Ciekawi właśnie jesteśmy, czy jak wrócimy do Europy, czy będzie się też bał białych dzieci, czy tylko boi się czarnych dzieci. Trudno powiedzieć, zobaczymy. I już jak minęliśmy te dzieci, to już on jest z powrotem, o wiele bardziej pewny siebie i już maszeruje. Już myślę, że możesz go puścić, no. On już pójdzie teraz.